Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo. Wiecie, co było w poprzednim odcinku? Bo ja wiem. Oczywiście robiliśmy automatyczny crafting. Przełączyć się tylko na Minecrafta. Robiliśmy automatyczny crafting i zjebałem nagranie. Nie, żeby zepsułem, tylko zjebałem, ostrych słów używajmy. Zjebałem, bo nie ustawiłem... Co ja zrobiłem w ogóle? Ja wam powiem. Bo mam kilka profilów w OBS-ie, nie? Coś takiego, hitbox, nagrywanie 1, nagrywanie 2, nie? I tak dalej. Chyba więcej nie wiem. Może jeszcze jakiś jeden. Chyba był jeszcze Twitch, ale to nieważne. I co ja zrobiłem? Może się co ja zrobiłem? Już wam mówię, co ja zrobiłem. W ustawieniach przedstawiłem, żeby było mono na kanale, czyli wy mieście słyszeliście na lewej słuchawce lepiej niż na prawej, nie? A teraz będziecie słyszeć mnie tak samo na obu słuchawkach. Więc to jest lepsze, ale zjebało się tak, właśnie, że to było słychać, ale ja to w opcjach ustawiłem, tylko że dla profilu hitbox, nie? Czyli dla live'ów. Ale później przedstawiłem na nagranie, i zjebało się i nie było ustawione, ale dobra, już poprawiłem. Dobrze, że zobaczyłem to. Więc dobrze, mikrofon też zaraz się nagrywa. Dobra, przełączam się. I dzisiaj robimy, uwaga, uwaga. Czy co, ja piwnicę będę kiedyś robić? Ale mieliśmy maszyny robić, więc robimy maszyny i tutaj potrzebujemy. Crushing to było, tak? Oj, nie zobaczę nawet. Dobra. Crushing. I to są factory, czyli fabryka. Z mechanizmu to jest. Przede wszystkim musimy zrobić to. Też tak myślałem, że zabraknie wszystkiego. Bucket, jeszcze to załatwię. I steel case. Stal się zabrało. Ja mam jakieś. Mam gdzieś coś. Jakieś nisko waypoint. Ela? To by była lawa, nie? O, jest coś. No dobra, już pochodnie ustawimy, żeby nie... O! To jest ta ruda. Ja nie wiem, co ta ruda robi, ale to jest jakaś taka... elitarna bardziej chyba. A trochę będzie zbierania. Jakby się chciało. Ale już niepotrzebne. Nie potrzebuję zbierać. Home. O nie, to jest jeszcze stary home. O kurde. O ty dziadu, on mi tu rozjebie. Do wody. Jest, no hita. On mi mógł tu rozjebać dom. Znaczy tutaj podłogę i się wbić do tego dolnego tutaj. O, to pingwin wbił. Wiecie co? Zróbmy dzień lepiej. Zróbmy dzień. O, to było trochę słabe. Ale nie, dobra, jednak tutaj jestem pod domkiem, nie? Nie, to bo tu nie... Może nie zacząłby wybuchać, jakbym się położył tu spać. Ale ja naprawdę wolałem go zajebać. Wrzućmy te rzeczy. No i robimy ten crushing machine crusher. Już się wiadereczka zostajał. I teraz tak, robimy od razu elitarny. Tak się robi, oto po kolei trzeba robić te maszyny. Czyli ze zwykłego robimy tak, w ten sposób. Robimy w ten sposób oczywiście ten crusher. Wrzucamy tutaj, robimy później kolejny. Coś mi brakuje, co to jest? Nie gadajcie, że mi tego brakuje, ej. I to było iron. Staka weźmiemy. Dobra, i teraz tak, to tutaj chyba było, tak? Henrik Alloy, dobra. Tak, tutaj. Dobra, gdzie mam te? Tutaj mam. Metallurgy Infuser. To chyba będzie na 64, tak? Nie więcej, ło. Przesadziłem trochę. Teraz wrzućmy sobie do systemu. Niech nam to się to zabiera.
Ale to wolno działa tutaj. No trochę wolno działa. Dobra, ale mamy już... teraz będziemy mieli... Czekaj, pierwsza to była tak. Podstawowa, nie? Później była... Później była... Czekaj, podstawowa oczywiście fabryka. To w ogóle była pojedyncza. Teraz tak. Ta podstawowa fabryka ma w sobie miejsc... Basic Crushing ma sobie w sobie miejsc 3 sztuki, tak? Później dajemy kolejną Advanced Crushing Machine. I ona ma w sobie 5 miejsc, a elitarna ma 7. Co 2 miejsca się po prostu zwiększa. Dobra, i dajemy Elite. Aha, i nie mam tego. Dobra, raz, dwa. Oczywiście ja sobie tych, tego zrobiłem. Alloy. Alloyów mam jeszcze kilka. Dobra, i robimy Elite Crushing Machine. Nie, Crushing Factory. Dobra, i sobie tutaj... no dobra. I sobie tutaj damy, że będzie nam kruszyć po prostu szybko i tutaj do systemu wrzucać. System nie wydąży. Tutaj mamy ten elitarny... tutaj mam piecyk, tutaj mam właśnie ten crushing. A tutaj mam zwykły piec. Przyda się, naprawdę przyda się, mówię wam, bo czasami naprawdę... czekajcie... czasami brakuje, nie, miejsca. Ja może trochę przyciszę siebie. Czy przyciszę tutaj na skarlecie mniejsze, żeby po prostu szumy nie było i tak naprawdę ma OBS mi zwiększyć jakość tego nagrania. Chociaż ja i tak mówię głośno specjalnie. Dobra. 32, ile my tu mamy? 160, to 16 będzie. Dobra, tutaj wrzucimy to do systemu, niech się to robi. Tam też będziemy automatyzować, więc spoko. I teraz tak, no to przydałoby nam się... Oczywiście kolejny krusz. I tak każda maszyna ma po prostu tak, ma... Tutaj miałem jakiś crushing. System crushingu. Weźmy 4, może 6 nawet. 8, dobra, 8. Dobra, mamy. I teraz elitarny. Diamond. O nie. Tyle nie, no bym zjebał. Dobra, potrzebujemy także, jak to się nazywa? Alloy. Alloy. 32, czyli będziemy potrzebować 8 diaksów, może 8 na razie wsadzę, żeby mieć pewność. Tutaj jeszcze wam będę za chwilę wyjaśnić. Oczywiście tutaj mamy te maszyny, co mamy w mechanizmie pojedynczym, nie? To były te maszyny przeze mnie robione, ale po prostu są w większej takiej jakości, że tak powiem. Przesadziłem, bardzo, bardzo mocno przesadziłem. Nie! Przesadziłem czy nie? Przesadziłem. Ponad stack. Wiecie co? 80 wezmę sztabek. Bo przesadziłem. Oczywiście się przyda, nie? To deaktywujemy pod dostatkiem. Iron. 80. Wiecie co? 80 by się przydało tak naprawdę. Ale stacka mogę tylko rzucić, nie? Mogę tylko stacka rzucić. Nie wierzę. A i tak będę robić po prostu jeszcze tam niżej piwnicę i będę to jakoś wykańczać później. Ale to spokojnie, jak na wojnie, tam pierdolnie, tu się coś tam zrobi. Zawsze się przeżyje i tak dalej. Ale od Diamond Dust. Ej. No właśnie. A, bo do systemu chyba nie przyjęło, dobra. To kurwa jest. Idę sprawdzę. To mi tam beczało. Na pewno nie tamte, tutaj coś powinno być. Chyba nie wiem. Ale domek fajnie się już prezentuje.
No nie fajnie, jeszcze ta klatka schodowa i dach został, a i szyby w środku, zapomniałem. Wilczek. Dzięki. A i tutaj naprawisz, no, może na kolejny odcinek nie zapomnę. Słuchajcie, skleroza, czekajcie, może jednak trochę, dla pewności jednak trochę przykręcę mocniej. Bo ja naprawdę pierwszy raz z takimi urządzeniami mam do czynienia, że tak powiem. Dobra, Elite Crushing Factory. No to robimy teraz smelter. Smelter. Jak to się mechanicznie nazwało? Nie to. No ej, a dobra. Czyli tak, Energizing Smelter. Co jej brakuje w środku? A! Steel. Stal się robi coal i iron. Iron pustaka, to pustaka będzie. Robimy 50. Sztabek, znaczy sztabek, to nie będą sztabki. I idziemy do Enric Factory, który nam tutaj zwiększa razy 10, można powiedzieć. No, 10 z jednej rzeczy można. Tutaj nam kurde, no nie ma miejsca. Backend. Tutaj się nie robi oczywiście, bo zabrakło. Nie wziąłem jednego. 5? A ja 6 wziąłem. No, 60 sztabek. Dobra, to z tym redstone'em, jebać redstone. Oczywiście tutaj diaksów bym nie popsuł, nie? Dobra, tutaj będzie idealnie. Gdzie co to, dobra, z tym redstone'em to poczekamy sobie. I tak to się tutaj dłużej robi, to my wrzucimy to i... nie. To i to. Więcej węgla trzeba. Połowę trzeba wyjąć, 30 muszę wyjąć. No, nie, 25 musi być. Mam 10, 25 miało być. Jeszcze 15. Dobra, niech nam się to robi. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Za chwilę wam pokażę, jak to szybko przepala. Znaczy ten system to nie przepala jakoś szybko. Ale wam pokażę po prostu, bo tutaj jak macie rozdzielone. A, teraz tak, tutaj macie coś takiego jeszcze jak autosort tutaj po środku. Więc to jak włączycie, to wam się automatycznie rozsortuje tutaj po wszystkich tych polach. Jak nie, to jedno tylko będzie, nie? Znaczy to różnie się przydaje, więc nie powiem, które jest przydatniejsze. Czy jak macie... mało itemów to warto rozsortować, mało staków, znaczy mało staków tego samego, o tak powiem. Czy nie, macie dużo staków, ale tego samego to tak warto, a jak macie różne rzeczy to nie warto, nie zawsze warto. No i jak widzimy partiami idzie sobie tutaj ładnie i patrzcie, stal ładnie idzie tam do systemu. Żeby się tutaj system nie będzie wyrabiać jeszcze. Steel, widzimy rośnie cały czas, więc to jest fajne. Fajny system moim zdaniem. Gdzie co 3 TP zrobię sobie. Podstawowe. Dobra, to na tym trzeba. Teraz dajemy podstawowy. Ej no. Ej, halo, halo, halo. Energy. Basic Smelting Factory. Coś mi tutaj nie chciało zadziałać. Coś nie pykło. Coś nie pykło, moi ludzie, coś nie pykło. No nie, tego to ja na pewno nie będę robić. Jak mam mechanizma, to po co mam trudniejsze teraz, gdzie? Dobra, 8 kolejnych. I dajemy mamy smelting. Mamy crushing.
Dobra, jeszcze tutaj sobie ładnie wezmę. I teraz tak, na górze mamy coś takie, tutaj sobie rozwijemy. Tutaj mamy Purifying Factory. Zaraz wam będę to tłumaczył. Dobra, mam tutaj już. Oj, klawiaturka, halo. Żyj. Dobra. Dobra, Purifying Factory. Purifying Chamber. Enric Chamber. O, to się trudniej robi, powiem. No, trudniej, trochę trudniej, nie? Tylko. Ej, halo! Enric Chamber. A miałem jakiś. Enric Chamber. Teraz zrobimy dwa. Chyba trochę zjebałem, że właśnie dwa zrobiłem, ale dobra. Ej, no! Basic. I tam jeszcze było Kirkut. Nie. A, bo nie mam zwykłych Kirkutów, dobra. To się wyjaśniło. Osmium. Teraz to się ten przyda. Przyda się bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Tutaj mamy pusto. Co tu drewno sobie wyrzucimy już. A, dobra. Za chwilę będziemy to składać, więc spokojnie. Spokojnie. Podstawowo oczywiście, maszynka. 11 minut, a my nic. Purifying Factory, dobra, basic. Teraz będzie ta mocniejsza. Dobra. I ta najmocniejsza, dobra. Dobra, smelting i crushing. Dobra, i teraz tak, te Purifying Factory dajemy na samą... O, zamienię za tego, po prostu będę miał dwie stacje. Jedna będzie szybsza, druga wolniejsza. Purifying, a tutaj dam tego Purifying. Smelting tutaj. Na samym dole jest... Za chwilę wam będę to tłumaczyć. O co chodzi. Smelting. I Purifying Factory. Dobra. Teraz tak, jeszcze tutaj smelting. Enrichment potrzebujemy jeszcze, widzę. Dwa razy dałem to? Purifying. Teraz które było? Chyba na odwrót było, ale dobra. Enrichment Factory. Serio? Ale bez jaj, bez jaj. Dobra, trochę zrobione. Trochę mnie tutaj w jajca robią, za przeproszeniem. Tutaj panowie z tego oto klubu naszego, przepięknego. Nie wiem, jak mam to skomentować. To jest dla mnie oburzające. Dobra, nie będę tak mówić. Dobra, Enrichment Chamber. Nie, to jest Enrichment. Tak, Enrichment Factory, tak. Posuwamy. Kolejny robimy. Dobra, dwie ostatnie robimy. I będę wam tłumaczyć, jak to działa dokładnie. No. Ciula mnie robią, no. Ej, bez jaj, że mi wszystko poszło.
Nie, no dobra, ja się obrażam. Enrichment. Weźmiemy to i teraz tak, potrzebujemy Enga. Pressure tam. I potrzebujemy jeszcze kabla. Teraz tak, już wam mówię, o co chodzi. Enrichment Factory tutaj dajemy. I teraz tak, ruda, będzie mi to fajnie wytłumaczy jakaś ore. O! Diamond ore. O, pokażę wam jak kopiować jaksy? Może to działa, a jak nie to kopera mam. Będzie spoko. I teraz tak, urządzenie Purfing Factory potrzebuje czegoś takiego jak tlen, tak? Wy potrzebujecie. Gas tank, oksygen, tak, tlenu potrzebują. I ja po prostu sobie tutaj wyprowadziłem kabelkiem. Oczywiście możecie też do tanka dodać ten tlen. I tutaj możecie sobie górą puścić. A, tu już miałem puszczone tę tubkę, dobra. To jest puszczone, ta gazowa oczywiście tuba, tutaj na górze. I ona się tu fajnie łączy. Teraz kabel po prostu musimy od tyłu podłączam. I mam wszystko podłączone. I teraz tak, jak to działa? Tutaj to natlenia, powiedzmy, że tutaj natlenia, oczywiście tlen zużywany jest. A, i na odwrót, tak myślałem. Czyli będzie Crushing Factory wyżej. Crushing Factory. Jak widzimy, przechodzi to do Crushing Factory, za chwilę wam powiem jak to przechodzi. Oczywiście tu jest wolno, bo tutaj nie ma żadnych ulepszeń, ale to w tym drugim jest, ale to jest fajnie, że właśnie tutaj. I tu się robi taki dirty copper dust, czyli taki brudny jakby copper. Czyli tutaj nam się robi copper clamp. Czyli co to jest copper clamp? Oczywiście 3 sztuki nam się tego robią. Później tego dirty nam się też 3 sztuki robią. Właśnie to specjalnie musi tak być. I teraz potrzebujemy jakieś... Czekajcie, w tutaj mam ulepszenia jakieś. W tej mam ulepszenia, co ja mam teraz. I teraz przechodzi to z góry. Oczywiście automatyczne sortowanie. Ja coś pomyliłem. Znaczy Enric Factory. A! I teraz tak, ważne jest to konfiguracja. Czyli tak, mamy coś takiego jak site config i tutaj mamy eject off. Czyli tutaj wkładamy eject, klikamy to coś, auto eject. I nam się tutaj włączy i nam samo będzie wyszukiwać. Jak widzimy, w dół przeszło. Tutaj też to auto eject włączamy. I tutaj nam się z tego dirty coś dirtly robi nam się coś takiego jak, ja to spróbuję wyjąć. A oczywiście możecie rozsortować. Kurde, nie zobaczę jak to się, co to się robi. Copper dust, czyli po prostu ruda i z takiej widzieliście. Jedną rudę wrzuciłem i 3 nam się robi. Patrzcie jak to szybko może działać. Oczywiście rozsortować wszystko ładnie, rozsortowanie wszędzie włączyć i naprawdę będzie zapierdalać nieźle. A i tutaj też musimy to zrobić, auto eject, tutaj tak samo, tutaj też jest, tutaj też jest, a tu nie ma. Tu musi być, w piecyku musi być, też. Wszędzie musi być, ogólnie z tego co wychodzi w dół. I tak samo będzie sobie przechodzić, wszystko fajnie. I może tak, zabraknąć nam może tlenu, może nam zabraknąć. Oczywiście niby do każdej można coś tam podpiąć. Do każdej maszynki. Ale tu tlenu nie mogę wpiąć, nie wiem co tutaj niby można wpiąć. I tutaj mogę sobie jetpacka ładować i od razu można będzie lecieć mi tlen do tych maszyn. Nie? Będzie mi tutaj automatycznie się uzupełniać. Kabel też będzie się uzupełniać, bo w kablu też jest trochę tego schowane. Też działa jak taki mini tank. Tutaj nam się ładuje i dopiero no, za chwilę nam się nawet jetpack załaduje i nawet tlenu się nie skończyło zrobić. Dobra, i teraz tak to działa. A, jeszcze jak diaksy. Macie rudę, to Enric Factory i macie 2 diaksy z jednej rudy. Więc polecam 2 diaksy z jednej rudy. Dlatego ja mam tyle diaksów. Dobra, i czy coś jeszcze robimy? A, i teraz tak,
Configuration. I teraz by się przydało, uwaga, uwaga, bo jak wiemy, tutaj oczywiście nam się wsiedla, bo możemy też tak robić, jak robimy teraz, nie? Możemy tak konfigurować właśnie, jak to robimy teraz. Ale tak, żeby nam się to fajnie wszystko, bo jak widzimy, z tego pieca wyszło, a z tego nie wyszło. I tutaj po prostu musimy wejść, sobie kucniemy i pull włączyć, nie? Tryb. I tutaj nam się automatycznie samo przerzuci. Oczywiście konfigurator też może pójść. No i to by była taka stacja. Naprawdę fajna, fajne stacje. No i jaką mamy? 25 minut, więc co? Myślę, żebyśmy zakończyli, którą my mamy godzinę w ogóle teraz. Chciałem. Gdzie ja mam telefon? Na statywie stoi. Nie? Przecież teraz przerzuca do OBS-a obraz, nie? Na statywie stoi telefon, ja szukam telefonu albo zegarka. Dobra, sobie zegarek wezmę. 14, ło! Cie panie! Rozwaliło mnie to. Dobra. No i tak by się prezentowało, myślę, nie wiem co w kolejnym odcinku, naprawdę nie wiem. Ale to jest oczywiście, chyba jest to maraton. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jeszcze z maratonem nie nagrywam, ale w tym odcinku była... Oczywiście tak. Zrozumie się wszystko. W tym odcinku byłoby na tyle. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Możecie także napisać komentarz na dole. Łapkę w górę tutaj i subskrypcję tutaj. Na razie!